Iga Wasilewska, gościem Chemik Police TV. Dzień dobry, Iga. Cześć. Zanim porozmawiamy sobie o tym, co już się zaczęło, to chciałbym się takim dużym krokiem cofnąć do tego, co było przed sezonem. Powiedzmy tydzień przed sezonem, przed, przed rozpoczęciem przygotowań. Jakie wtedy myśli kołatały ci w głowie? Czy byłaś bardziej taka w stronę gdzieś stresu, jakiegoś takiego delikatnego, czy bardziej w stronę takiej podjarki i ekscytacji? W sumie to chyba cały koktajl tych emocji, ponieważ byłam bardzo szczęśliwa, że już niedługo wrócę do, do mojego zawodu, do drużyny, tutaj do miejsca, którego znam tak naprawdę, że wreszcie będzie ten kontakt z piłką, bo no nie ukrywam, podczas rehabilitacji nie, nie za wiele mi przestrzeni zostało na siatkówkę, ponieważ rehabilitacja sama w sobie była no bardzo wymagająca i angażująca. Z drugiej strony była też pewna taka obawa, no bo jakby w końcu dochodziło do momentu, że gdzieś ta noga zostanie przetestowana, więc miesiące tej mojej pracy zostaną w końcu ocenione, zweryfikowane. Także no problem ze snem? Nie, no nie było problemu ze snem, ale faktycznie ta głowa tak myślała cały czas nad tym powrotem. Jesteśmy w trzecim tygodniu, przed chwilą mówiłaś o tym, że jakby przyjdzie do testowania, więc opowiadaj trochę pytanie otwarte, jak ten test na razie przebiega, jak idzie, jak idą ci te przygotowania? Myślę, że jakby czas i teraz jakby miejsce, w którym się znajduję, czyli po prostu ten, na ten moment, noga naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Co prawda, jeszcze potrzebuje trochę pracy, jeszcze sporo pracy indywidualnej. Co prawda, myślę, że już tak do końca będzie, że będzie miała takie specjalne względy u mnie, ale nie ukrywam, druga noga też ma sporo specjalnych względów. Żeby zazdrosna nie była. O to żeby nie była zazdrosna, tak, tak. I taka trochę wyciąganie wniosków ze swoich gdzieś tam własnych, może, błędów. Także tutaj pracy jest faktycznie. Sporo, ale póki co jestem bardzo zadowolona. W niektórych momentach miło zaskoczona i w sumie dumna z siebie i z tej roboty, która została wykonana. Powrót do siatkówki po najdłuższej przerwie w życiu różni się od tego normalnego powrotu do siatkówki standardowego po przerwie między sezonami? Szczerze tak myślałam, ale chyba nie. No, właśnie, może jedyną różnicą jest więcej jeszcze tej pracy indywidualnej. Jeszcze gdzieś tam ta noga jest objęta takim parasolem bezpieczeństwa, zarówno u mnie, jak u trenerów czy, czy doktora. Może faktycznie jest troszkę więcej takiej ekscytacji i takiej po prostu typowej sportowej podjarki, że, że można tam tą piłkę podbijać. Ale w sumie nie, jest tak samo ciężko, tak jak powinno być w każdym innym sezonie przygotowawczym. Ehm, ilość treningów, no jakby tutaj, tutaj wszystko jest bez zmian. E, rozmawia, zadałem Ci to pytanie w rozmowie prywatnej, ale jako, że najprawdopodobniej, przynajmniej tak mi się wydaje, nas nie podsłuchują, to chciałem też zadać Ci to przed, przed kamerą klubowej telewizji. Pytałem Cię o to, że często po powrocie, z, po kontuzji w głowie też jest taka bariera jakaś taka przeszkoda, że, że czasami się zastanawia, czy ruszyć do piłki, czy coś takiego. Jak jest z tym u ciebie na tę chwilę? No tak mi wszyscy mówili. W sumie odpowiem, może zacznę od tego, że odpowiem podobnie, jak o tobie odpowiedziałam prywatnie. Chociaż nie wiem, czy, czy to dobrze, że takie tutaj rzeczy z prywatnych rozmów <śmum> wyciągasz. Tak, faktycznie dużo osób tak mówiło i tak też wiele razy słyszałam i czekałam jakby na tą barierę w głowie, którą trzeba będzie pokonywać. I pamiętam moment pierwszych skoków i pierwszego biegania, bo tutaj, jakby w rehabilitacji Achillesów, to te dwie rzeczy są takie właśnie, nazwijmy to najbardziej gdzieś tam problematyczne, czyli te starty i właśnie skoki. I nie było niczego: po prostu była radość z tego, że kolejny krok jest wykonany. I tak naprawdę było to dla mnie tak swobodne, tak naturalne poruszanie się, że się śmiałam, nawet do, gdzieś tam do rodziny, że chyba skakanie i właśnie bieganie to jest bardziej naturalna forma ruchu, jak wieczne gdzieś tam chodzenie, kulanie i wieczna siłownia, bo w sumie tak wyglądała moja rehabilitacja. Wybory kapitana na pewno będą przed sezonem, jak już się zbierze cała ekipa. Natomiast została mianowana kapitanem okresu przygotowawczego. To pierwszy raz w Twoim życiu, jak z takim czymś się zmagasz, że tak powiem? Byłaś kiedyś w karierze w którymś z klubów? Chyba nie. Kapitanem? Aha. Czy tymczasowym kapitanem? No, ja powiedzmy, że kapitanem. <laughs> tak, byłam w sumie parę razy już w no, swoim no, życiu no, kapitanem, byłam i w. W juniorkach, w naszej kadrze narodowej, ale też potem w Legionowie w ekstraklasie. Także już mi się zdarzyły epizody bycia no dobra, kapitanem. To w takim razie fajnie, bo będziesz miała porównanie, jakbyś miała porównać do tamtych razów, ten raz teraz? Czy jest podobny, różny, czy w ogóle jak się z tym czujesz? Yy, to znaczy, na dzień dzisiejszy, jakby yy, tak, przede wszystkim bycie kapitanem. Yy, jest w ogóle bardzo ciężkie, bardzo wymagające. Jest to super duży zaszczyt i jakby zaufanie, ale też no niesamowita odpowiedzialność. Myślę, że w takim klubie jak u nas jest jakby razy dwa to wszystko. Też patrząc na moje jakby poprzednie dziewczyny, które tą rolę obejmowały. A na dzień dzisiejszy to w sumie nie masz takich niesamowitych zadań. Oprócz gdzieś tam może jakiegoś mojego spotkania kulturalnego, integracyjnego, czy powiadomienie wszystkich o godzinie treningu. Także na razie nie jest to za bardzo wymagająca rola, choć bardzo mi miło, że trener Marek powierzył mi tą odpowiedzialność. Bardzo dziękuję. No, dobra. Tak, to już. Tak, szybko.